jak myślę sobie o tym roku, który minął, to po pierwsze jedno słowo, które przychodzi mi na myśl w stosunku do tego, co w ten czas myślałem, to naiwność roku. Niestety to nie był chyba najszczęśliwszy rok dla przemysłu drzewnego. Zmienił się mostek i to bezdyskusyjnie na lepsze. I tu nie ma cienia wątpliwości. Ale ten olbrzymi, bezwładny okręt pozostał ten sam. To mógł być dobry start do ciekawego dialogu w perspektywie przyszłości. Jakiekolwiek kolejne ograniczenia w gospodarowaniu w pewnych obszarach będą skutkowały tym, że radykalnie będzie spadała podaż surowca drzewnego. Oficjalnie zasady mamy ogłoszone na 2025-2026. To jest teoria. Praktyka jest taka, że wystarczy jeden podpis, by je zmienić. Tak jak mówisz, to było kompletnie napisane przez osoby, które nie miały żadnego realnego kontaktu z rzeczywistością przemysłu drzewnego i tym światem, który nas otacza. Bo biorąc pod uwagę, jak silną jesteśmy gałęzią przemysłu, gospodarki, jesteśmy przemysłem, który daje wartość dodaną, użytkowując jedyny naturalny, odnawialny zasób, jaki mamy. My nie dysponujemy innymi, no chyba że uwzględnimy węgiel. Piotr Poziomski, prezydent Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego. Dzień dobry, witam Ciebie serdecznie, witam Państwa serdecznie. Nasza kolejna rozmowa po roku praktycznie. Po roku z kawałkiem. Czas leci, nieubłaganie, a wydawałoby się jakby dopiero wczoraj. Ponad rok temu przeprowadziliśmy wywiad, w którym rozmawialiśmy o przyszłości, jaka czeka nas w 2024 roku. Ten rok praktycznie ma się ku schyłkowi, bo mamy już 10 miesięcy tego roku, prawie minęło. I pamiętam, że tamtą rozmowę zakończyliśmy takimi życzeniami dla branży, dla firm, które działają w przemyśle drzewnym, żebyśmy w tym nowym roku mieli dużo pozytywnych informacji. Że informacji było dużo, to na pewno, natomiast pytanie, czy były one pozytywne? To ja Ci powiem w ten sposób. Jak myślę sobie o tym roku, który minął, to po pierwsze jedno słowo, które przychodzi mi na myśl w stosunku do tego, co w ten czas myślałem, to naiwność. A po drugie, jak cofam się do tyłu i przypominam sobie wszystko to po kolei, jak to się działo, to mam momentami takie wrażenie, podobnie odnoszę się do tego, jak wspominamy COVID. Gdy myślimy o maskach, myślimy o zamkniętych domach, to stało się już takie bardzo... To było takie racjonalne, że wręcz niemożliwe. Ja dzisiaj też jeszcze chyba dalej nie wierzę, że to w ogóle wszystko miało miejsce. Tyle, ile się wydarzyło w tym roku. Niestety to nie był chyba najszczęśliwszy rok dla przemysłu drzewnego i ten problem i ten proces trwa i jeszcze się to nie zakończyło. Zobaczymy, jakie będą efekty ostateczne. Jakbyśmy chcieli sobie przedyskutować to, co się wydarzyło w tym roku, to musimy się cofnąć praktycznie do grudnia zeszłego roku, kiedy nowy rząd przejął władzę. Do Ministerstwa Klimatu i Środowiska trafiły osoby, które no, nie miały do tej pory styczności z lasami państwowymi. Myślę, że też w niewielkim stopniu zdają sobie sprawę z tego, jak bardzo ich decyzje dotyczą no, gospodarki, bo branża, sektor leśno-drzewny to jest potężny sektor gospodarczy. I wtedy nastąpiły zmiany kadrowe w lasach państwowych, ponieważ no, wymieniono właściwie całość głównego nadzoru i pewnie z połowę nadleśniczych, którzy w leśnictwach lasów państwowych pracowali. I teraz, czy w Twojej opinii można powiedzieć, że coś w lasach się zmieniło, czy tylko zmieniły się kadry? Czyli po pierwsze, nie wiązałbym tutaj taką drobną dygresją zmian w lasach państwowych ze zmianami kadrowymi w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. I zostawiam trzy kropek. Po drugie, odnosząc się do zmian w lasach państwowych. Wydaje mi się, że to jest w takiej metaforze zmienił się mostek i to bezdyskusyjnie na lepsze. I tu nie ma cienia wątpliwości. Ale ten olbrzymi, bezwładny okręt pozostał ten sam. Załoga ta sama. Zmieniły się tylko i wyłącznie rotacja stanowisk, ale to wcale nie znaczy, że mamy do czynienia z ludźmi, którzy są spoza środowiska, co oczywiście jest dobre, bo przecież no, też byśmy nie chcieli, żeby dzisiaj kompetencje nadleśniczych czy też dyrektorów regionalnych były podobnie obsadzane, jak dzieje się to na przykład w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, gdzie mamy do czynienia z osobami, które
nigdy wcześniej nie miały z nami, z przemysłem drzewnym, z lasami, w żaden sposób do czynienia. To jest ogromny okręt o ogromnej bezwładności. Ja nigdy wcześniej nie zdawałem sobie sprawy z tego, jak złożonym jest tworem instytucja Lasów Państwowych. I tak jak raz jeszcze podkreślam, mostek się zmienił, ale okręt został ten sam. I problemy mają inny charakter, jest nam łatwiej o tych rozmawiać, ale problemy pozostały no co najmniej podobne. Ta zmiana kadrowa, że tak powiem, bo ciężko inaczej nazwać, zmiana kadrowa w Ministerstwie Klimatu i Środowiska spowodowała całkowicie nowe podejście czy sposób patrzenia na gospodarkę leśną, na leśnictwo, na lasy w Polsce, co no, budzi pewne kontrowersje. Tak? Z jednej strony mamy środowiska proekologiczne, które bardzo naciskają na to, żeby wyłączać kolejne obszary lasów państwowych jako lasy społeczne, lasy cenne przyrodniczo, rezerwaty, parki narodowe. Jest taki postulat, który padł w kampanii wyborczej, że należy wyłączyć z użytkowania 20% lasów. I jakby nowe władze Ministerstwa Środowiska w tym kierunku dążą. Odbywa się to w różny sposób, tak? Bo pamiętamy o tym, że w styczniu zostało jakby jednostronnie w dosyć dziwnym prawnym, z dosyć dziwnym prawnym uzasadnieniem wprowadzone moratorium na pozyskanie drewna w części wybranych lasów, to około 100 tysięcy hektarów. Ale powstało też, czy została zorganizowana tak zwana ogólnopolska narada o lasach, która w przekazie medialnym miała być platformą do rozmowy o tym, jaka przyszłość czeka polskie lasy. Natomiast moja ocena była taka wstępna, że albo to jest jakieś działania, które mają stanowić zasłonę, kurtynę do czegoś innego, albo jest to niekompetencja organizatorów, albo być może chodzi o prawdziwy dialog. Ty i powiedzmy część przedstawicieli organizacji skupiających przemysł drzewny uczestniczyliście więcej, bo w końcu też jakby postawiliście tamę, tam wycofaliście się, ale... Wstrzymaliśmy, to jest bardzo tak, czy w waszej opinii przemysłu sposób prowadzenia działań czy prac tej ogólnopolskiej narady o lasach świadczy o tym, że to jest faktyczny dialog o tym, jak ta przyszłość lasów ma wyglądać, czy to... Tu użyłeś przed chwilą trzech przymiotów. Mówiłeś o tym, że to jest... Zasłona dymna, pokaz niekompetencji, czy prawdziwy dialog o przyszłości lasów w Polsce? Ja dlatego pytałem, bo chciałem zaakcentować, że w moim odczuciu wszystkie te trzy przymioty są adekwatne i one w pełni obrazują to, co tam się wydarzyło. Wszystkie trzy naraz. Ponieważ z jednej strony ja jadąc na to pierwsze inauguracyjne wydarzenie, które nomen omen było bardzo stronnicze i kompletnie nie oddawało parytetów w żaden sposób. My jako przemysł drzewny dostaliśmy i to tak po wyproszeniu w ogóle obecność, a w ogóle możliwość wystosowania i przedłożenia naszych postulatów dopiero na sam koniec, po tam 10 minut dzielone razem z zakładami usług leśnych, jeszcze później okazało się, że w innej formule, to nie było uczciwe. To bez dwóch zdań, ten pierwszy dzień. I to zbudowało we mnie takie ogromne poczucie też niepokoju. Natomiast muszę przyznać szczerze, że gdy zasiedliśmy do stolików, ja miałem też przyjemność pracować w jednym z tych sześciu stolików, które prowadziły tam pracę, z upływem czasu ten proces w moim odczuciu był dobrym fundamentem do tego, żeby stworzyć płaszczyznę do dialogu takiego długofalowego. Bo pomimo tego, co słusznie zauważasz, co też było wskazywane i też Fundacja Stocznia, która była najęta, by moderować to wydarzenie, ale trzeba oddać, że bynajmniej akurat w tym stoliku, w którym ja pracowałem, myśmy nie mieli problemów z jakąś narracją, z tendencyjnością. Ci ludzie, tak samo jak też pracownicy Ministerstwa Klimatu i Środowiska, którzy byli jakoby takimi sekretarzami, oni naprawdę byli bardzo bezstronni. Oni naprawdę dawali wszystkim równe pole do dialogu.
to było bardzo trudne wydarzenie, bo naprawdę ciężko jest w takim gronie tak bardzo spolaryzowanym usiąść i rozmawiać, ale to się udawało. W pewnym momencie dla mnie, ale odnoszę wrażenie, że też dla pozostałych, nawet było to dość ciekawe. My jako stolik trzeci byliśmy chyba jedynym, który dwukrotnie wnioskowaliśmy do ministerstwa o przedłużenie naszych spotkań, o dodatkowe spotkania, bo myśmy się sumarycznie spotykali trzy razy, czy cztery nawet, przepraszam, nie pamiętam. Natomiast niektóre stoliki dość szybko wyczerpywały i stawały w obliczu jakiejś ściany, nie mogąc im zdaleć. No może to też wynikało z tematyki, którą mieli postawioną i często wskazywali, że dopóki inny stolik nie skończy swoich prac i nie zidentyfikuje jakichś obszarów, to oni nie mogą iść dalej. Wydaje mi się, że to mogło być ciekawe wydarzenie. Tam było kupę deficytów, to bez dwóch zdań, ale to nie rzecz w tym, żeby szukać tylko i wyłącznie wad. To mógł być dobry start do ciekawego dialogu w perspektywie przyszłości. Problemem stało się, jak politycy to wykorzystali. To znaczy, ta fasadowość była tutaj permanentna. To było między innymi też powodem, dlaczego przemysł, my jako przedstawiciele przemysłu drzewnego w Polsce, tartacznego, tak to nazwijmy, ponieważ część organizacji i firm przetwarzających płyty i tak dalej pozostała dalej w tym dialogu z Onolem do dzisiaj dnia włącznie. Dlaczego myśmy się wycofali? Bo no kompletnie żadne z naszych wniosków nie wzięte były pod uwagę. Wiesz, to był ogromny wysiłek, żeby na przykład przez półtora godziny ucierać stanowisko na temat tego, w jaki sposób analizować, oszacować potencjalne koszty, straty społeczno-ekonomiczne. W jaki sposób identyfikować to, jak ma się rozpocząć proces na przykład wyłączania czy też wskazywania lasów cennych społecznie. Myśmy tam jednoznacznie ustalili, że to ma być proces oddolny. To jest zapisane w podsumowaniu z naszych posiedzeń. Jednoznacznie i uzyskało to akceptację strony organizacji pozarządowych. To nie było proste, to wymagało ogromnego wysiłku, to było wiele emocji, trudnych zdań, trudnych słów, później przepraszania i odnowy rozmów. No i później się okazuje, że to nie miało żadnego znaczenia, bo Ministerstwo Klimatu i Środowiska z góry, w moim odczuciu, miało z góry postawione tezy. Ono miało być tylko i wyłącznie przykrywką do tego, by mieć mandat do czynienia tego, co z góry chciano poczynić. Żywym przykładem tego jest sytuacja, kiedy ja w toku posiedzenia, gdzieś podczas przerwy, spotkałem się z ministrem Dorożałą gdzieś na korytarzu. W międzyczasie do mnie dotarły jakieś takie informacje, że no, jak to zwykle zaściankowe, że jest planowana jakaś konferencja prasowa zaraz po zakończeniu Onolu, gdzie mają być wskazywane kolejne wyłączenia. No to była dla nas informacja przerażająca, no bo kurczę, dopiero zaczęliśmy pracę, obiecano nam uczciwy dialog, długofalowy proces do ucierania tych wszystkich stanowisk, a tu nagle jakaś ma być konferencja, która ma mówić o kolejnych wyłączeniach. Więc ja zapytałem wprost pana ministra, czy coś takiego ma miejsce? Zresztą nie byłem w ten czas sam, były ze mną inne osoby, które też zresztą to potwierdzają. Czy będzie jakaś konferencja prasowa? Czy będą jakieś kolejne wyłączenia? Bo przecież my dopiero zaczynamy pracę. No, pan minister stwierdził, że zajmuje się plotkami zupełnie niepotrzebnie. Powinien się skupić na pracy, na Onolu i to jest dzisiaj dla nas najważniejsze. Nic takiego nie będzie miało miejsca. Potrzeba było kilkunastu godzin, kiedy pani minister Paulina Henik-Kloska razem z ministrem Dorożałą stanęli przed mikrofonami na konferencji prasowej, ogłaszając 9 aglomeracji lasów społecznych, zaprzeczając permanentnie temu, co my wypracowaliśmy, że proces lasów społecznych ma być inicjatywą oddolną, żeby nie uszczęśliwiać ludzi na siłę, po to, żeby dopieszczać swój elektorat z dużych aglomeracji, bo przecież rzeczą oczywistą jest, że ugrupowanie, z którego wywodzą się i pani minister, i pan minister, to jest elektorat tylko i wyłącznie aglomeracji wielkomiejskich, by uszczęśliwać ich na siłę i wskazywać te obszary, gdzie niekoniecznie zawsze ludzie muszą tego oczekiwać, bo ja sam osobiście jestem mieszkańcem okolic Bydgoszczy, bardzo często jeżdżę na rowerze w okolicach pomiędzy Bydgoszczą a Toruniem. To jest właśnie też ten obszar, który został wskazany. Ja nigdy nie słyszałem, żeby ludzie się tam żalili, że nie mają gdzie się poruszać. No, są wspaniałe tereny, no manomen polecam. I dotychczasowa gospodarka swobodnie odpowiadała potrzebom tego społeczeństwa. Tam ci ludzie w moim odczuciu są uszczęśliwiani na siłę po to, żeby im pokazać, że czynione jest dla nich dobro. To był właśnie ten powód, dla którego uznaliśmy, że Ogólnopolska Narada o Lasach nie jest wydarzeniem, w którym warto partycypować, bo
bo na końcu my z imienia nazwiska będziemy musieli za rok, za dwa, za trzy, kiedy zostaną już zakończone prace i będą tego konsekwencje, które wydaje się nie muszą być wcale ciekawe dla żadnej ze stron, będziemy z imienia nazwiska legitymizować to wydarzenie, jak już to miało miejsce ostatnio, kiedy w toku podsumowań jakichś tam wydarzeń i tak dalej na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska ukazała się informacja, że Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego partycypowała w tym wydarzeniu, wręcz z taką między tekstem w kontekście informacją, że to jest partner, który współuczestniczył i akceptuje to, co się wydarzyło. Na takie coś nie ma zgody. To albo współpracujemy i nasz głos jest brany pod uwagę, oczywiście nie zawsze, to jest dialog, to jest ucieranie pewnych stanowisk, ale myśmy tą pracę wykonali i ona została zbagatelizowana. Ja nie chcę, żeby ktoś mi za 2, 3, 4, 5 lat powiedział, przepraszam, schrzaniliście robotę. No po co? Jest to szacunek dla samego siebie też, nie? Bezwzględnie. Takie jeszcze pytanie tylko, no bo te prace, one teoretycznie jeszcze trwają. Myślisz, tak, że będą miały jakiś taki finał, który faktycznie będzie wynikiem uzgodnień, czy to raczej znowu będzie położone tak, że ktoś to już tam zaplanował i ten głos, powiedzmy, no bo właściwie są trzy podmioty, tak? Czyli są organizacje ekologiczne, jest przemysł i są samorządy, które każdy z nich próbuje swoje racje przekazać innym, czy wskazać, żeby to działało. Natomiast w mojej ocenie tutaj ta strona ekologiczna ma duże przełożenie, co widać przynajmniej, kiedy się mówi o parkach narodowych, o właśnie o wyłączeniu kolejnych lasów i ograniczeniu pozyskania drewna dla przemysłu, że obiekcje czy kwestie, które są interesujące dla przemysłu i dla samorządów, są w małym stopniu brane pod uwagę. Natomiast to, co dotyczy ekologii, to jest bardzo mocno tak eksponowane. To naturalnie wynika nawet z parytetów osób, które uczestniczą w tym procesie. Mówiłeś o samorządach. Moim zdaniem te samorządy prawie że nie mają wcale reprezentacji. Tam jest kilka osób, które mnie reprezentują, natomiast w moim odczuciu te parytety w tym względzie nie zostały zachowane w ogóle. Pozostają w dalszym ciągu jeszcze w dialogu lasy państwowe. No ale powód jest dość oczywisty, no bo jakby nie było, Ministerstwo Klimatu i Środowiska jest przełożonym. Mhm. Ciężko tutaj by było oczekiwać jakiegoś dość bardzo odmiennego stanowiska, pomimo tego, że tam są dość silne tarcia, mówiąc delikatnie. No i z ramienia przemysłu drzewnego mamy dzisiaj w dialogu jeszcze w dalszym ciągu firmy, tak to ładnie nazwę, duże, które przecierają, nie przecierają surowca właśnie drzewnego, tylko to są firmy produkujące płyty, później z nich meble i tak dalej. Ja rozumiem kolegów, ponieważ myślę, że jest bardzo ważne, żebyście Państwo wiedzieli, jakie będą. Według mnie, ale to nie są tylko moje domniemania, bo to jest, nawet ostatnio dotarłem do badań, które były przeprowadzane w 2020 roku, jakie mogą być potencjalnie konsekwencje. W moim przekonaniu, nawet już w bieżącym roku 2025 będziemy mieli tego przykład. Jakiekolwiek kolejne ograniczenia w gospodarowaniu w pewnych obszarach będą skutkowały tym, że radykalnie będzie spadała podaż surowca drzewnego, ale uwaga, tartacznego. Wielkowymiarowego, grubego, tego, który nam, tartacznikom, jest potrzebny do życia, do trwania. A drewno średniowymiarowe, no jeśli nie przyrośnie, to na pewno nie spadnie podaż tego surowca. No, S2A, tak S2AP. I to jest bardzo kluczowe, bo na przykład teraz mówimy o tym, że mamy minus 2 miliony metrów sześciennych na 25 rok, ale do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy informacji, jaka będzie struktura tego ujęcia. Ja mam daleko idące obawy, że te 2 miliony głównie będą po stronie drewna wielkowymiarowego, a już tym bardziej na pewno liściastego, niestety. Firmy, które produkują płytę, mogą się okazać, że wyjdą z tego z dużo mniejszym szwankiem. Dlatego też jest im łatwiej uczestniczyć w tym dialogu i partycypować i doszukiwać jeszcze jakichś walorów i wartości dla siebie. To jest naturalne, zrozumiałe. Każdy szuka tutaj dla siebie jakiejś przestrzeni. No,
Szkoda tylko, że jednak mimo wszystko nie patrzymy na ten przemysł żadny globalnie, bo przecież na końcu my, tatacznicy, też dostarczamy materiał i surowce dla producentów płyt, dla producentów papieru. Musimy też go w jakiś sposób wyprodukować jako nasze produkty uboczne. Jeżeli będziemy mniej przecierali, będzie go po prostu znakomicie mniej. Rok temu rozmawialiśmy o tym też, że brakuje strategii dla przemysłu drzewnego. Natomiast pojawił się tak zwany pakiet dla przemysłu drzewnego. To było 9 punktów, które w większości dotyczyły tego, co mogą zrobić Lasy Państwowe dla przemysłu. 8 punktów na 9 było działaniami, które mogą podjąć lasy i one mogły to zrobić bez wskazań ministerstwa, mogły to zrobić wcześniej w trakcie jakichkolwiek uzgodnień, konsultacji. No ale te powiedzmy 9 punktów zostało zaprezentowanych. Ja nie będę ich teraz po kolei czytał, ale generalnie chodziło o zasady sprzedaży drewna, które pozwoliłyby z jednej strony na ograniczenie eksportu, a z drugiej na trochę lepsze potraktowanie klientów przez Lasy Państwowe. No, część tych punktów znalazła się w nowych zasadach sprzedaży drewna i w zasadzie tutaj też ministerstwo jakiś tam sukces ogłosiło. Natomiast moje pytanie jest takie, czy to, że jakby te oczekiwania, czy te punkty, które były w tym pakiecie, zostały uwzględnione w obecnych zasadach sprzedaży drewna, jest jakakolwiek pewność, że ona się nie zmieni za rok, za dwa? Nie ma. Czyli to jest taka zmiana na, tu i teraz, na potrzeby... Oficjalnie zasady mamy ogłoszone na 2025-2026. To jest teoria. Praktyka jest taka, że wystarczy jeden podpis, by je zmienić. To jest klucz tego, co dotknąłeś. Ja kiedyś jeszcze bardziej naiwnie, z takim większym optymizmem i łatwością mówiłem o tej strategii. Dzisiaj chyba bardziej sobie zdaję sprawę, jak wielkie jest to wyzwanie, co wcale nie znaczy, że nie należałoby do tego dążyć. No, ogromnym żalem jest to, że ze żadnej strony politycznej, de facto żadnej, nie znajdujemy jakiejkolwiek minimalnej chęci do tego, żeby się na tym pokłonić, skłonić. Widzimy, co się dzieje ze strony politycznej. Mamy problemy geopolityczne. Wojna za miedzą, w cudzysłowie, ale i dosłownie. Dopiero co Polska była dotknięta ogromną powodzią, to wszystko się poprzenosiło. Więc no, politycy dzisiaj, no, trzeba powiedzieć sobie szczerze, niekoniecznie skupiają swoją uwagę tak silnie na nas. A żałuję, bo biorąc pod uwagę, jak silną jesteśmy gałęzią przemysłu, gospodarki, jesteśmy przemysłem, który daje wartość dodaną, użytkowując jedyny naturalny, odnawialny zasób, jaki mamy. My nie dysponujemy innymi, no chyba że uwzględnimy węgiel, który chyli się ku skłonowi i zamknięciu. Warto by było się nad tym pochylić, bo niewiele innych takich mamy przewag europejskich, których moglibyśmy używać i moglibyśmy w ten sposób budować siłę naszej gospodarki. Niestety nie widzę tutaj ze strony polityków żadnej chęci, żeby to tworzyć. A to, co wiem dzisiaj na 100%, na pewno, jeżeli miałaby powstać jakakolwiek strategia, to ona musi być w porozumieniu wszystkich stron sceny politycznej. Bo to jest po pierwsze długofalowy proces, żeby to stworzyć. No nie wyobrażam sobie, żeby to powstawało tak samo jak moratorium albo kolejne wydarzenia w toku Onolu. I trzeba mieć świadomość cykli, jakie są w polityce, czy nam się to podoba, czy nie. Te cykle były, są i będą. Pytanie tylko wyłącznie, jaka będzie ich częstotliwość. I myślę, że tutaj powinien być też udział taki czy inny strony opozycyjnej, by w jakikolwiek minimalnym stopniu zagwarantować trwałość tego procesu. Bo co nam po tym, że my dzisiaj ciężko się napracujemy, stworzymy sobie strategię, mniej więcej skończymy przed wyborami i te wybory się wydarzą po myśli jednych i nie po myśli drugich, nie oceniając, no i się okaże, że przyjdą drudzy i powiedzą, tak jak to zwykle bywa, to wszystko jest złe. No to jest praca, która zupełnie... mogę sobie wyobrazić, że nawet w ten sposób części osób może się nie chce do tego podchodzić. Powiedzą, że ten proces nie będzie mógł być trwały. Mam nadzieję, że w końcu kiedyś
polscy rządzący dojrzeją do tego typu procesu, bo one są potrzebne nie tylko w przemyśle drzewnym, ale my na tym skupiamy swoją uwagę. Pewne rzeczy powinny być usystematyzowane. Rzeczą oczywistą jest, że przychodzi nowa władza, skręca w lewo, skręca w prawo, ale nie zawraca. I to znienacka. Tego nie powinno być. No, może kiedyś się doczekamy, ale wydaje mi się, że dzisiaj jesteśmy tak zafrasowani tymi bieżącymi problemami codziennymi, tym z tygodnia na tydzień walczeniem z kolejnymi jakimiś rozporządzeniami, pomysłami, że tu nawet powiem szczerze, z punktu widzenia takiej czysto czasowej, nawet nie ma przestrzeni na to, żeby budować ten schemat, bo nie ma się kiedy po prostu nawet tym zająć, żeby próbować zaszczepić ten pomysł jakoś głębiej. My ciągle tylko i wyłącznie jesteśmy w okopach i odbieramy ataki, a nie możemy z nich wyjść, je zakopać i zacząć coś tworzyć. Tego tworzenia brakuje mi najbardziej, bo to jest ciągła tylko i wyłącznie walka i odbijanie kolejnych jakichś tam, no w cudzysłowie, ciosów. No, też można to tak nazwać. Tak jak wspomniałem, te 8 pierwszych punktów pakietu dotyczy właściwie zasad sprzedaży drewna. No i mamy od niedawna nowe zasady sprzedaży drewna. Jak oceniasz proces ich konsultacji z przemysłem? Bo po raz pierwszy były one jawne, czyli można było śledzić gdzieś tam w internecie obrady tych komisji, które się spotykały. Ale wiadomo, że to nie te obrady to jest jedno, natomiast gdzieś jeszcze są kulisy tych spotkań i tego, jak to się odbywa. Czy widzisz zmianę w stosunku do tego, co było, nie wiem, 2 lata temu? Zastanawiam się, jak to dobrze nazwać. To jest niebo a ziemia. Bez dwóch zdań. I to trzeba jednoznacznie oddać i trzeba pochylić. I może i nawet części koleżanek, kolegów mogę się narazić, bo przedsiębiorcy dzisiaj nie widzą, w jakich warunkach pracowaliśmy kiedyś, w jakich pracujemy dzisiaj. Jeżeli nazwać to, co my robimy w toku tych wszystkich wydarzeń, spotkań. Ja tylko powiem prostą rzecz, którą ja sobie mogę teraz, tak mi przyszło do głowy, na szybko porównać. Kiedyś, za czasów poprzedniego rządu, żeby z pewną osobą, nie wymieniając, odbyć jakąś rozmowę, po kilku tygodniach próś i błagań. Wsiadałem w samochód, jechałem 550 km na południe Polski, żeby przy okazji jakiegoś wydarzenia może gdzieś tam wychwycić 3 sekundy dla siebie. Co zresztą się prawie nie udało. Wróciłem z powrotem. Dzisiaj nie ma takiej potrzeby. Dzisiaj my mamy realny kontakt, mamy realny dialog. To, co wspomniałeś, fenomenalną transmisję online, to był pomysł, który jako Izba składaliśmy, że na piśmie za czasów poprzednich rządów. Ja pamiętam dzisiaj te komentarze, z jakimi się spotykałem na korytarzach w odniesieniu do tego pomysłu. Dzisiaj po prostu się to stało. Stało się to rzeczywistością. Dzisiaj wszyscy państwo, którzy... Uważam, że to jest super. No, ciężko nawet powiedzieć. Ja wiem, że to nie przynosi nam zysku w okresie kryzysu, który mamy, bo domniemam, że teraz część przedsiębiorców mówi, cholerka, na co mi ta transparentność i ta transmisja, jak ja dzisiaj mam problem. Ja to rozumiem, to bezdyskusyjnie. Ale jeżeli mówimy o jakości, charakterze, to jest odmiana, która jest bezdyskusyjna. My mieliśmy 6 spotkań dotyczących zasad sprzedaży, z czego jedno było dwudniowe. To była płaszczyzna do dialogu. Tam naprawdę mogliśmy się poucierać. Tam naprawdę każda organizacja mogła eksponować swoje oczekiwania. To były też trudne rozmowy, bo też się, że tak powiem, emocje gdzieś tam wkradały i to nawet nierzadko i nie słabo. No ale to o to chodzi. Ale w dalszym ciągu, dzisiaj, kiedy ja mam problem, to wiem, że wystarczy wziąć za telefon i zapytać albo poprosić o rozmowę. W porównaniu do tego, co było za czasów poprzedniego rządu, to wydaje się być po prostu zupełnie coś nieporównywalnego, więc tu bez dwóch zdań. Powiem trochę przekątnie i żeby nie zasłodzić Lasów Państwowych za bardzo, wróciliśmy do normalności. Wróciliśmy do normalności, bo też trzeba sobie jasno powiedzieć, że to jest ogromna różnica, ale wydaje się, że to no, tak właśnie to powinno wyglądać, jak inaczej. Te zmiany zostały opublikowane, każdy może do nich zajrzeć. Natomiast pytanie takie, które z tych zmian, czy z tych zasad, nowych zasad sprzedaży uważasz za najistotniejsze, że się to się zmieniło w stosunku do poprzednich i to jest najważniejsza, czy najważniejsze zmiany? Ja myślę, że jest tego dużo. Ja nawet przygotowując się do spotkania sobie zrobiłem ściągę, bo tych punktów,
które są, jest dość dużo. Przepraszam, mam gościa. I wydaje się, że chyba trzeba mieć świadomość, że zespół tych wszystkich parametrów występujących razem tworzy jakąś formułę. Żaden z tych parametrów indywidualnie nie jest czymkolwiek istotnym, bo tylko występując razem, one tworzą jakąś wartość lub też nie, tak, co do zasady. Tak sobie zerkając na ściągę, myślę, że w obliczu dzisiejszego, już niestety pewnego, zmniejszenia podaży surowca drzewnego na 2,25-2 miliony metrów sześciennych, niezwykle kluczowym jest to, że została zlikwidowana możliwość zakupu surowca w procedurze portalu leśno-drzewnego w całej ilości wynikającej z historii zakupu, czyli te słynne 100%, kiedy już nawet tą część, którą mieliśmy na drewno systemowe, można było dokonywać zakupu na portalu leśno-drzewnym. Ja zdaję sobie sprawę, że część przedsiębiorców dotychczas z tego korzystała, bo ta recesja jest dość długa i w momencie, kiedy popyt na ten surowiec w niektórych regionach był nikły, to można było sobie taniej w cenach portalu leśno-drzewnego nabyć całość mas, które były przypisane. Natomiast my od początku mieliśmy świadomość tego, że w momencie, kiedy koniunktura się będzie odbudowywała, a ten zapis pozostanie, to będzie coś, co będzie nas niszczyło niesamowicie. To będzie po prostu sztucznie stworzony stosunek podaży i popytu, który spowoduje po prostu radykalny wzrost cen już też na portalu leśno-drzewnym. Ten portal leśno-drzewny w pewnym sensie od strony cenowej miałby już cechy bardziej e-drewna system, niż portalu leśno-drzewnego. Więc to zostało zniesione i uważam, że jest to niezwykle ważne w obliczu tych ograniczeń, bo... No to i tak nie zmieni z tego, że podaż będzie mniejsza niż popyt, no bo historia ostatnich 2 lat pozyskania była znacznie wyższa niż jakby spada, nie? Czyli historii jest więcej niż w ofercie na dany rok. I jeszcze mimo wszystko ta różnica będzie pomniejszona o te 2 miliony, tak? Mhm. To bez dwóch zdań, ale wyobraźmy sobie, że jeszcze na to by było nałożone to 100%, tak? To bez dyskusji nie jest na pewno wartością dodaną. Z rzeczy, które można by było też wymienić jako ważne, a to dziś ucieka z boku, to jest cena wskaźnika 90%, który wcześniej wynosił 95%. Wygląda to dość nieznacznie, ale jak próbowaliśmy analizować, kolega na to zerkał, to wyglądało to dość znacząco, czyli będziemy mieli tą cenę, która będzie wyznaczała 10 punktów w procedurze, proporcjonalnie po prostu zupełnie innej pozycji. Nie będzie trzeba ciągnąć tak wysoko, do góry w wielkości ceny. Więc to jest też następna składowa, która jest wartością dodaną. Myślę, że też bardzo ważnymi zapisami są kwestie związane z jawnością, zachowanie tego, że po pierwsze będziemy widzieli potencjalny wynik do końca procedur, co daje nam możliwość tego, że będzie można się dostosować, a nie tak jak było to dotychczas, że dobę wcześniej i później już po omacku. Miało to swoje dobre i złe strony, bo część osób nawet wskazuje, że to może być też czynnikiem cenotwórczo, natomiast wydaje mi się, że z punktu widzenia takiego globalnego, mimo wszystko jednak w tym trudnym okresie mam nadzieję, że przedsiębiorcy też podadzą refleksji swoje poczynania. Nie będzie hazardu, nie? No tak mówiąc wprost, bo to później była troszeczkę rosyjska ruletka, bez dwóch zdań. Co jeszcze ważne, to kwestia jawności po zakończeniu procedur. Z jednej strony zostało to zrobione tak bardzo minimalistycznie, że prawie że nieznacząco. Natomiast wnosiliśmy o to od dawna. Zresztą to było zapisane w pakiecie 9 ze strony pani ministry, która ogłosiła. No nie jest to tak, jak pani minister tego oczekiwała i tak samo jak my oczekiwaliśmy, a de facto pani minister to umieściła w pakiecie 9 w odniesieniu do naszych petycji, które wcześniej składaliśmy, za co też bardzo serdecznie dziękujemy. Ta jawność będzie wyglądała w ten sposób i też może taka uszczegółowię to, bo część z państwa to jest po raz pierwszy może nie mieć świadomości. Będziemy w stanie po zakończeniu procedur sprzedaży zweryfikować każdą firmę biorącą udział w procedurach, ile nabyła surowca. Natomiast te informacje będą tylko i wyłącznie w postaci sumy i tylko i wyłącznie do uszczegółowienia do poziomu regionalnej dyrekcji.
No i to jest właśnie ten detal. Tak? Z jednej strony pani minister się cieszy, bo jej oczekiwanie zostało spełnione, z drugiej strony my wiemy, że z punktu widzenia pragmatycznego to nie wnosi tyle, ile byśmy oczekiwali, no ale bez dwóch zdań jest jakimś tam postąpieniem w tym kierunku, żeby może w przyszłości ten szczegół dopracować. Tutaj też zaznaczam, przedsiębiorca będzie mógł się nie zgodzić, by takie informacje zostały publikowane. Dodam z dygresją, że to też będzie dla nas jakaś informacja. Tak, pytanie, czy to będzie podane, że nie wiem, przedsiębiorca X zakupił 100 tysięcy metrów, czy to będzie potem zagregowane do jakiejś jednej masy, bo to... Ale dokładnie masz na myśli podsumowanie, gdy przedsiębiorca się zgodzi? Ci, co się zgodzą, to będą, tak? Wylistowani w stosunku tego, że w tej dyrekcji kupił tyle i tyle metrów. Natomiast no tak, ci, co się nie zgodzą, to czy będą, że nie wiem, przedsiębiorstwo X kupiło 100, Y 200? Myślę, że właśnie ten projekt wygląda na to, bo tego nie wiemy w szczegółach, bo to niestety jest problem, że te szczegóły nie zostały nam też podane. One chyba też jeszcze się tworzą. Mogę się domyśleć, że Lasom Państwowym będzie bardzo na rękę, żeby tego nie ujawnić w ogóle, ale myślę, że prędzej czy później takie informacje mogą gdzieś tam się pojawić, jak to w życiu bywa, ale zaznaczam raz jeszcze, taka informacja, brak informacji też jest informacją. Tak? Nawet sam fakt, że jakaś firma nie istnieje, gdy będziemy próbowali zweryfikować, to też jest informacja. I samo z siebie będzie stanowiło, że można by było się pewnym procesom przyjrzeć. Tutaj jest też jeszcze bardzo ważna informacja dla przedsiębiorców. Każdy z nas po zalogowaniu się na portalu Leśną Drzewny będzie mógł dokonać takiego sprawdzenia. Ale żeby nie było za łatwo i żeby nas nie kusiło przypadkiem do tego sprawdzania, to Lasy Państwowe zrobiły w ten sposób, żeby było uczciwie, to przedsiębiorca sprawdzany zostanie mailowo poinformowany, kto sprawdzał jego zakup. No i to może rodzić takie dość prywatne odczucia, bo sąsiad będzie widział, że sprawdzałem, ile kupił i tak dalej, może nie chce sprawdzać, a nie chciałbym, żeby wiedzieli. Myślę, że to też nie jest zapis przypadkowy. I tutaj ogłoszenia prywatne, ja wszystkich Państwa serdecznie zachęcam, zapraszam. Jeżeli ktoś będzie chciał po zakończeniu procedur dokonać czynności sprawdzenia, to zapraszam do kontaktu z biurem, tam zostaniecie Państwo przekierowani do kontaktu ze mną prywatnego i ja z profilu swojej firmy prywatnej mogę sprawdzać wszystkim Państwu te informacje i gwarantuję to, że te informacje zostaną tylko między nami, że kogoś sprawdzaliśmy i z chęcią będę takich informacji udzielał, bo zdaję sobie sprawę, że często macie Państwo wątpliwości i podejrzenia, czy kogoś oświadczenie było zgodne z prawdą, czy uczciwie z Wami konkurował, czy to był partner, który na takich samych zasadach jak ja kupował drewno, inwestował w maszyny, zatrudniał ludzi. Jeżeli macie Państwo wątpliwość, to chyba nie powinniśmy się wahać, żeby to zweryfikować, bo chodzi o to, żebyśmy byli równi i mieli te same prawa. Do tego dążymy. Tak, bo chodzi o to, żeby znaleźć te osoby, które, czy te firmy, które nie działają zgodnie z regułami. Są wobec nas nieuczciwe. Bo jeżeli my jesteśmy uczciwi, jeżeli zgodnie z prawdą oświadczamy, jak jest, jeżeli korzystając z tego surowca inwestujemy, rozwijamy się, budujemy, tworzymy, wnosimy wkład do PKB, a w międzyczasie ktoś pod przykrywką firmy dokonuje eksportu tego surowca we wszystkich możliwych kierunkach. Ten azjatycki nie jest jedynym, o który można mieć żal. To jest po prostu nieuczciwe, to jest oszustwo po prostu i należy temu w pełni przeciwdziałać. Po to są te wszystkie warunki, po to te założenia, żeby wzmacniać przemysł drzewny w Polsce. Też istotnie się zmieniła czas blokady, tak? Jeżeli firma okaże się, że składała fałszywe oświadczenia i zostanie tu... No to jest taki tam długi proces, tak? Było 120 dni, jest 730, tak? No. Tylko, że był 120 dni, nie wiem, może Państwo wiecie, może Ty wiesz, Dominik, ja nie przypominam sobie, żeby było to raz żadnej, chociaż użyte. Nie znam żadnej firmy. Ani jedna firma. Ja to Państwu gwarantuję, nigdy to nie zostało użyte. Teraz dodatkowo jeszcze został dodany zapis, jak dobrze pamiętam, dotyczący tego, że po uprawomocnieniu się wyroku, zdajemy sobie sprawę, że ten proces jest długofalowy, no ale tutaj też rozumie Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, jeżeli już mamy działać, to w majestacie i w ramach prawa. To nie może być też tak, że ktoś uznaniowo
będzie sobie te decyzje podejmował. To też tego byśmy nie chcieli, bo w pewnym momencie doszłoby do sytuacji, gdzie tam ktoś będzie próbował wywierać naciski. Kluczem do sukcesu jest jedna podstawowa rzecz. Ponieważ tak jak wspomniałem o tych zasadach, o tym, co udało nam się uzyskać, bo naprawdę udało się nam uzyskać dość wiele, to jest bez znaczenia. Ja mogę mieć dzisiaj wagę ceny, ile chcecie Państwo. Ja mogę mieć dzisiaj za głębokość przerobu, ile chcecie. To jest bez znaczenia. Jeżeli przedsiębiorcy, ci właśnie nieuczciwi, oni są, byli, są i będą. Jeżeli ci przedsiębiorcy będą mieli poczucie bezkarności, tego, że nikt ich nie kontroluje, że nikt ich nie sprawdza, no to cała reszta nie ma znaczenia. Ja zawsze taki przykład podaję, to jest tak, jakby postawić 40 przed szkołą na życzenie rodziców, ale żeby nie podpaść kierowcom, to na wszelki wypadek dać im gwarancję, że nigdy tam nie stanie policjant z radarem. Wszyscy się cieszą. Kierowcy jeżdżą dalej jak wariaci, rodzice oszczęśliwieni, bo mają znak, a ten, kto stawiał ten znak, jest dobry dla jednych i dla drugich. To nie ma sensu. To wszystkie restrykcje, wszystkie przepisy prawa są skuteczne pod warunkiem, że są nieuchronne. A niestety w tym zakresie nie udało nam się tutaj skłonić Lasów Państwowych do jakichś działań, ale też wiem, że rozmowy są na ten temat i dalej próbujemy wywierać presję. Mam nadzieję, że jeśli nawet nie może nie od razu, nie teraz, to docelowo wypracujemy jakiś mechanizm, żeby Lasy Państwowe w końcu wskazały, kto ma tą kontrolę dokonywać. W jakiej częstotliwości, bo przecież to nie może być tak, że będzie 100% kontroli, bo to byłby absurd, ale myślę, że jakaś wybiórczość powinna być, jakaś systematyka, żeby ta nieuchronność prawa była jednoznaczna. No i później kto ma ostatecznie podejmować decyzję na temat ewentualnych obostrzeń lub też skierowania sprawy. To dzisiaj jest bliżej nieudokumentowane, bliżej nieokreślone. Jak znam życie i znam Lasy Państwowe, jeżeli coś nie będzie zapisane, to żaden nadleśniczy, żaden dyrektor regionalny nie podejmie takiej szabelki, bo powie, no ale tak szczerze powiedziawszy, to dlaczego ja, przecież nie jest mowa o mnie na przykład. No to jest nieusystematyzowane, więc no tutaj na pewno w moim odczuciu największym problemem tych zasad sprzedaży drewna jest właśnie to, że one są nieprzygotowane do egzekwowania. Tak? Mówimy tutaj o tym, że na przykład geografia zakupów to jest taki ciekawy przykład. No ja rozumiem, że w Polsce jakieś tam kontrole może i będą, żeby uwierzytelnić, chociaż to nie było zdefiniowane jednoznacznie. Natomiast zgodnie też z zapisem pakietu 9 pani ministry, jak też wcześniejszymi zapowiedziami, geografia miała być parametrem, który będzie przypisywany tylko i wyłącznie dla przetwórców przetwarzających surowiec drzewny w Polsce. Wydawałoby się to być oczywiste. Tak, my jesteśmy w Unii Europejskiej, mamy swobodę przepływu towarów i usług, ale niekoniecznie preferencji. I myśmy żyli z takim założeniem. Na sam koniec ostatecznie dowiedzieliśmy się, że geografia zakupów jest parametrem, który będzie też przypisywana dla podmiotów ościennych, czyli tak zwanych przygranicznych. Nie znam definicji przygranicznych, jaki to będzie zasięg oddziaływania tej strefy przygranicznej, ale potrafię sobie wyobrazić, że to będą świetne huby do tego, żeby później odsprzedawać to dalej i sobie ten surowiec będzie mógł płynąć. Pytanie drugie, kto jak sprawdzi ten podmiot przygraniczny, na jakiej zasadzie, na jakich prerogatywach. Nie wyobrażam sobie dzisiaj sytuacji, kiedy pracownicy nadleśnictwa lub też dyrekcje regionalne jadą na wycieczkę gdzieś tam za Berlin i sprawdzają, czy jest firma i jaką ma wydajność ewentualnie, żeby móc ocenić, czy ich oświadczenie jest zasadne. Ja wiem, że to jest ogromnie trudny problem. To też nie sztuka siedzieć i oczekiwać. Ja zdaję sobie sprawę, że jest to złożone i że mamy tutaj do czynienia z prawem unijnym, ale też wydaje mi się, że no nie przyłożono należytej staranności, żeby próbować ten problem rozwiązać. Tutaj wydaje się, że chyba ta ścieżka na skróty okazała się wygodniejsza, bezpieczniejsza, no i dodatkowo też ten rynek jest w dalszym ciągu bardziej zdywersyfikowany. Mhm. Wspomniałeś o kryterium geografii. To jest kryterium, które w dużej mierze miało ukrócić eksport, tu w cudzysłowie, do Chin. Tak? Czy myślisz, że to coś zmieni w sytuacji eksportowania drewna poza Unię? No wydaje się, że chyba nieznacznie. Wydaje się, że nieznacznie, ponieważ no ja odnoszę wrażenie, że no właśnie ten
zasób wiedzy i świadomości ze strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska, bo trzeba jasno powiedzieć, że parametr geografii został zaimplementowany do zasad sprzedaży drewna na 2025 na wyraźne żądanie i oczekiwanie ze strony resortu środowiska. To bez dwóch zdań. Miało mieć to ten aspekt proklimatyczny. Tutaj też mam swoją wątpliwość co do tego, bo paradoksalnie jak się to policzy, to wcale nie jest tak, że to musi tak oddziaływać. No choćby z prostej przyczyny, ja kiedyś próbowałem tłumaczyć jednemu z pracowników resortu środowiska, czy parametr geografii jest zapisany w zasadach, czy go nie ma, to on i tak jest. Przecież my przedsiębiorcy nie jesteśmy ludźmi, którzy lubią tracić pieniądze. No my zawsze optymalizujemy ten promień dostaw, żeby mieć go jak najbliżej, bo poza tym, że mamy strukturę kosztów zakupu surowca, to mamy jeszcze strukturę transportu tegoż surowca. No i proszę mi wierzyć, że nieważne, czy ten parametr jest, czy nie, to my i tak zawsze robimy wszystko, żeby wozić jak najbliżej. Ale jeżeli te zapisy niekiedy, bo bywały takie czasy, powodowały duży rozstrzał, były takie wpadki, że tak powiem, w procedurach i pamiętam, że nagle ja miałem z kilkunastu nadleciń, z kilkadziesiąt nadleciń, z których dostawałem przepis surowca, no to oczywiście to była anomalia. Ale co do zasady, ja mam ogromne wątpliwości, czy parametr geografii będzie to ograniczał, ponieważ ja widzę to takie uproszczone myślenie, że jak będzie parametr geografii, to kupujący w Chinach nie będzie miał punktów za geografię. To przecież te podmioty, które dokonują eksportu, są na terenie Polski. To one sprzedają to później dalej z reguły, częstokroć albo do Litwinów, albo do Niemców i dopiero dokonuje się ten eksport. Nie sądzę, żeby to było w jakiejkolwiek skuteczności tutaj w tym względzie, bo ciężko sobie to wyobrazić. Na pewno to będzie jakieś obligo i to bez dwóch zdań. Bardzo ważne jest też coś, to ja sobie przypomniałem, co warto zaakcentować, że wszystkie parametry pozacenowe są z sobą jakoby połączone, czyli w momencie, kiedy będzie ktoś oświadczał, że jakąś część tylko przeciera, przerabia, przetwarza, a jakąś część będzie odsprzedawał z takich czy innych powodów, bo to nie ma znaczenia, to jest uczciwe oświadczenie, to parametr geografii nie będzie oddziaływał do tej części surowca, który będzie oświadczony, że nie będzie podany przetworzeniu. Więc ten parametr sumarycznie jest też połączony. To jest bardzo ważne i często niezauważane, ale jeżeli już faktycznie będziemy mieli do czynienia z uczciwym przedsiębiorcą, który uczciwie oświadczy, to on realnie będzie musiał konkurować tylko i wyłącznie samą ceną w tej przestrzeni, w tej wielkości pulu, który będzie miał, zakupywał w wyniku oświadczenia, że nie przeciera, że nie przetwarza tego surowca. Rozmawialiśmy już o tym, że zmniejszy się podaż surowca o 2 miliony. To mniej więcej jest 5% zeszłorocznego pozyskania w Lasach Państwowych. Wystąpiła też pani minister Kloska z informacją o tym, że do 2030 roku kolejne 2 miliony metrów sześciennych będzie mniej surowca ze względu na wdrożenie dyrektywy LULUCF. Mamy te nieszczęsne moratoria, które już obowiązują od prawie rok, od stycznia. Mamy kolejne informacje o tym, że są lasy społeczne, są rozmowy o tym, żeby wyłączane są rezerwaty i lasy cenne przyrodniczo, które miałyby też stać się może w części parkami. To spowoduje, że tego drewna będzie coraz mniej. Czy jest szansa na to, żeby w tych lasach, które pozostaną lasami gospodarczymi, wzrosło trochę to pozyskanie? Myślę, że wzrośnie, ale niestety z punktu widzenia przemysłu tartacznego będzie przekierowane w stronę cięć pielęgnacyjnych. Zresztą 2/3 surowca pozyskiwanego w Polsce jest w konsekwencji cięć pielęgnacyjnych, a nie rębnie ostatecznie. Natomiast boję się, że to będzie się przenosiło w stronę tych młodszych drzewostanów. One będą bardziej intensywnie użytkowane. Trzeba pamiętać, że taka sosna w całym cyklu swojego życia, jak mamy hektar
uprawy, to tam sadzone jest 10 tysięcy sztuk drzew. Jak jest stuletnim drzewostanem, to tam jest bodajże, jak dobrze pamiętam, 600-700 sztuk. Na przestrzeni tego czasu tyle sztuk drzew naturalnie obumiera lub też zostaje po prostu w toku procesu gospodarczego pobrana, by powstał tego surowiec. Jeżeli teraz mamy tendencję i parametryzację w polskim rządzie, co jest ładne i grube, i nie dotykać, no bo takimi parametrami dzisiaj Ministerstwo Klimatu i Środowiska wydaje się, że się posługuje. Ładne i grube drzewostany, czyli mówimy tutaj o starodrzewach i tak dalej, no to cały ten ciężar ograniczeń, mam duże obawy, wręcz przekonanie, że będzie przeniesiony w stronę przemysłu tartacznego, surowca wielkowymiarowego, to co już wcześniej wspominaliśmy. Więc czy, odpowiadając na pytanie, czy można to sobie skompensować tak, czy będzie to kompensata, która będzie w stanie skompensować dla nas tartaczników? Nie. Mhm. Wszystko na to wskazuje jednoznacznie. No też się zgadzam z tą opinią, że to będzie... Znaczy, potwierdzają to nawet takie badania, które ostatnio przeczytałem z 2020 roku, wykonane przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, i tam było wskazane jednoznacznie, że do 20% ograniczeń, obszarowych ograniczeń w pozyskaniu surowca, podaż surowca cienkiego, czyli średniego wymiaru cienkiego, nie zmienia się zupełnie, zostaje konstans. No, tam pamiętam, to było przy 39 milionach na pułapie 23,1 miliona metrów sześciennych. No, w tym 23 miliona metrów sześciennych średniego wymiaru jest też jakiś udział tego surowca S2B, który nomen omen teraz ma zniknąć, a propos wytycznych, ale no mimo wszystko, wszystko wskazuje na to, że ten surowiec, podaż tego surowca cienkiego nie ucierpi, a ucierpimy my, przemysł drzewny, używając drewna tartacznego, grubego. To tego, które ma brać czynny udział w procesie dekarbonizacji w ramach dyrektywy RED 3, bo tam jasno jest zapisane, że bez większej intensywności użytkowania drewna w budownictwie nie ma możliwości na osiągnięcie sukcesu w procesie dekarbonizacji. Więc ja zastanawiam się, skąd my ten gruby drzewostan, grube drzewo, drewno będziemy mieli do produkcji. Może będziemy reeksportowali, to już taką ironią troszeczkę. Tak. Obserwując tą transmisję wideo z ostatniego spotkania przed opublikowaniem nowych zasad sprzedaży, zastanowiła mnie ta niechęć lasów do podania właśnie tej informacji, o ile zmniejszy się pozyskanie w przyszłym roku. To jakby ta odpowiedź padła dopiero po kilkukrotnym zadaniu pytania, to ze strony przemysłu. I drugą taką zastanawiającą rzeczą było to w momencie, kiedy pytaliście o cenę. Jakie będą ceny wyjściowe, i tutaj padła też odpowiedź, że ona zostanie jakby podwyższona o wskaźnik inflacji. Wspomniałeś też, że nie macie struktury sortymentowej tej oferty na przyszły rok. Z czego może wynikać ta niechęć do podawania tak konkretnych czy potrzebnych informacji dla rynku? No, jeżeli chodzi o zmniejszenie podaży surowca, no to dobrze, że w końcu się dowiedzieliśmy, ale żałuję, że nie wiedzieliśmy o tym wcześniej, bo pragnę przypomnieć, że mieliśmy kilka miesięcy ciężkich prac nad zasadami sprzedaży drewna. One by na pewno miały zupełnie inny przebieg, gdybyśmy mieli świadomość tego, że tego surowca drzewnego po prostu będzie mniej o 2 miliony metrów sześciennych. Dowiedzieliśmy się dopiero o tym zupełnie na końcu. To jakoby troszkę wywraca stolik i zmienia obraz rzeczy. Brzmi jak jest naturalny, ja to uwielbiam. A pan zaakcentował swoją obecność. Powiem ci, że to jest dobry pomysł, ale niech to się nagra i macie to puścić, jak ja piję tą herbatkę z utęsknieniem. Jak wspaniałą kobietą jesteś. Pamiętaj, Dominik to ma pójść. Dobra, kobieto, dziękuję ci bardzo. Dzięki. Kawa w formie czekoladki. O Jezu.
Słuchajcie, ja mogę tak co tydzień kręcić, słuchaj, z wami. Chciałem wam powiedzieć, że takim traktorem MTZ, który przed chwilą przejeżdżał, rozpoczynałem swoją karierę w przemyśle drzewnym. Była różnica taka, że było minus 20 stopni, ładowaliśmy drewno ręcznie. Masakra. Ale ona jest pyszna. Dlaczego lasy mają trudność z artykułowaniem tych ciężkich tematów? No, trzeba było zapytać lasy, dlaczego mają z tym trudność, tak co do zasady. Powiem tak. No, chyba nikt nie lubi być tym posłańcem złych wiadomości. Wydaje się, że te wiadomości też powstają dosyć, no nie chcę powiedzieć spontanicznie, ale dość w różnych warunkach, w różnych ośrodkach tej władzy, bo tych sił, wektorów wewnętrznych w lasach państwowych tam jest od groma i można się troszkę niekiedy pogubić. My nie ukrywam, że w toku całych tych prac mieliśmy cały czas informacje, że nie czekają nas żadne radykalne zmiany ze strony podaży surowca. Nie było zaręczenia, bo ja też nie chciałbym teraz nikogo obarczać, ale wielokrotnie wchodziliśmy na ten temat i tutaj nie przewidujemy, nie zakładamy, byliśmy uspokojeni. Tak? I nagle na ostatnim spotkaniu taka informacja, która dość mocno wpłynęła na to wszystko. Później sama kwestia cen i tych cen wyjściowych, tak? bo o tym tylko rozmawialiśmy. Wydaje się, że tutaj też odnoszę wrażenie, że stanowisko w tej kwestii też było do końca niewypracowane jednoznacznie. A to, co mogę powiedzieć na dzisiaj, z tego co wiemy na dzień dzisiejszy, pomimo tego złożonego zapisu, który jest w komunikacie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, to mogę z dużą dozą prawdopodobieństwa powiedzieć, że ceny wyjściowe na pierwsze półrocze 2025 niestety będą takie same, podobne, porównywalne do cen wyjściowych z trzeciego tercetu 2024. Mówię niestety, bo my liczyliśmy na jakieś radykalne postąpienie i obniżenie. I to nie chodziło o 50%, ale to były rządy wielkości 10%, żeby te ceny były mniejsze, żeby dać możliwość, to co wielokrotnie podkreślam, cena wyjściowa nie jest ostateczną, ona ma dać możliwość oznaczyć realną, prawdziwą wartość danego sortymentu surowca w danym obszarze, bo to też się różnie kształtuje w różnych terenach Polski. Mhm. No tutaj no, niestety Lasy Państwowe nie odważyły się na takie posunięcie z przyczyn, wydaje się być, dość oczywistych. Skądinąd z drugiej strony też wiem, że były silne naciski ze strony dyrekcji regionalnych, by te ceny były o co najmniej 5% podniesione, chociażby, żeby właśnie ten współczynnik inflacji skorygować. Więc wydaje się, że chyba Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych została w takim kompromisie, że ani jednej, ani drugiej strony chyba nie posłuchała. To już mówię z takim uśmiechem. Ale tak zupełnie poważnie, strasznie żałuję i uważam, że to jest jeden z większych niedosytów, jaki mamy w tym całym procesie procedowania, że te ceny, nie pozwolono tym cenom naturalnie się oznaczyć. Ja tego nigdy nie jestem w stanie do końca zrozumieć. Z jednej strony, a z drugiej strony rozumiem, no bo to jest zablokowanie cen na wyższym poziomie. Mhm. Z naszego punktu widzenia przedsiębiorców to jest takie naturalne. Tak, cena zawsze sama jakoś gdzieś znajduje jakieś swoje oznaczenie. Są zawsze anomalia z jednej, z drugiej, ale ten rajot główny zawsze gdzieś jest oznaczany w sposób taki naturalny. A tutaj mamy po prostu zapadnie, ta cena podskakuje, zostaje i nie możemy sobie z tym nic zrobić. No to nie będzie nam pomagało w przyszłym roku, a ten rok no, zapowiada się dalej bardzo trudny. Co prawda są dość takie optymistyczne marzenia o drugiej dekadzie przyszłego roku, że w drugiej połowie, przepraszam, mamy spodziewać się jakiegoś ocieplenia. Miejmy nadzieję, że tak to będzie, że tak to nastąpi, ale do tej pory trzeba dotrzymać, do tej pory trzeba przetrwać i wytrzymać systematyczne straty, które w większości firm generują. A pamiętajmy, że trwa już to dość długo, a dla nas przedsiębiorców wydaje się, że nie ma nic gorszego, jak
przedłużająca się recesja, bo to jest tak, że zanurkować każdy z nas potrafi, ale do pewnego momentu pod tą wodą wytrzymują nieliczni, a później nagle wszyscy muszą się wynurzyć albo nie. I ten czynnik czasu działa teraz bardzo mocno na naszą niekorzyść, a sytuacja jest naprawdę zła i wydaje się, że nawet część osób, z którymi rozmawiam w Lasach Państwowych, dostrzega, no jakżeż nie, bo przecież to też oni widzą, co się dzieje u nas. A w moim odczuciu, pomimo tych wielu pozytywów, tych wielu postąpień, tych wielu takich rzeczy, które udało się wynegocjować, ja ciągle uważam, że to zachowanie, te postąpienia, te zasady nie odpowiadają realiom i potrzebom obecnym w przemyśle drzewnym, tego, czego my byśmy potrzebowali, żeby być w stanie konkurować i trwać w tym trudnym okresie. Recesje były, są i będą i my tego nie unikniemy, tylko rzecz w tym, żebyśmy no wszyscy mieli podobnie w tej recesji, no bo dzisiaj to się kończy w ten sposób, że przemysł drzewny jest na głębokim zanurzeniu, a jakoś tak nie zauważyłem, żeby w Lasach Państwowych to zanurzenie było, pomimo, że przecież oczywiste jest, że tam przychody spadną i na pewno wszystko spadnie. No może nie wszystko, ale znacząco te przychody spadną. Ale zawsze mówię uczciwe, no jeżeli jesteśmy partnerami, no to na dobre i na złe. Tak? Jeżeli jest hossa i idziemy górą, no to rozumiem i w ten czas nie powinniśmy zbytnio wykrzykiwać i protestować, tak jak to niekiedy miało miejsce i to mówię wprost i otwarcie, bo często jest mi to wytykane i niestety często zasadnie, że ten protest jest tak jakby no, nieustający, ale z drugiej strony, jak jesteśmy teraz w recesji, no to wszyscy powinniśmy ponosić je konsekwencje. Wszyscy powinniśmy w takim momencie zaciągnąć pasa. Wydaje się, że my zaciągamy pasa za dwojga. I to wydaje się być bardzo nieuczciwe. Znaczy jestem przekonany, to nie jest uczciwe. Tu z tym podażą drewna, czyli ze spadającą podażą drewna i z cenami, to mi się teraz skojarzył trochę sarkastycznie wystąpienie ministra Dorożały, który nie wiem w jakim sposób, ale połączył kropki pomiędzy ograniczeniami związanymi z moratorium, a spadkiem cen surowca, jaki ma miejsce na rynku. Pan minister Dorożała jest ministrem polskiego rządu. Pozwoli, że nie będę komentował. Pomimo. Nie okay. Można tego normalnie skomentować. Mówimy tutaj o współpracy, z lasami i tak powiem, określiliśmy to już jako wisienkę na torcie, warunki techniczne, które nagle wyskoczyły, zmiana warunków technicznych. Zmiana, która w zasadzie nie była w ogóle zapowiedziana. Tam co prawda w maju toczyły się konsultacje dotyczące zmiany warunków technicznych na kłodę liściastą, ale to jakby zakres... Czyli nie toczyły się konsultacje. Zostało wystosowane pismo, zapytanie, myśmy się do tego ustosunkowywali, tak, ale... No nazwane jest, że konsultacja. No dobrze, no zostawmy to. Tak. No i właśnie to jest też pytanie, nie? Bo jakby są konsultacje, czyli lasy coś proponują, jest nawet szansa na to, żeby na to odpowiedzieć, ale nie ma żadnej informacji, jakie wpłynęły oczekiwania czy uwagi, co się z tym stało, czy dlaczego jest 100% odrzucone. Nie ma w ogóle takich... Dla mnie ta jawność, która gdzieś tam się pojawia, ona powinna być trochę pełniejsza, nie? Że w momencie, kiedy są konsultacje, one są oficjalnie prowadzone przez jakieś pisma, no to gdzieś to powinno się dalej pokazywać, co się z tym dzieje, bo... No myślę, że z tą jawnością pion marketingu w dyrekcji generalnej miał większą łatwość tutaj w pionie, który zajmuje się warunkami technicznymi. Może to przed nami, mam nadzieję. Użytkowania lasu? Tak. Warunki techniczne moimi oczyma. To wyglądało w ten sposób, że byłoby nieuczciwością powiedzieć, że w ogóle nic nie wiedzieliśmy. Bo gdzieś w międzyczasie, w jakichś tam rozmowach, ten temat się gdzieś pojawiał. Ja nawet rozmawiałem raz, drugi na ten temat, ale w każdej z tych rozmów wychodziliśmy z założenia takiego, że Lasy Państwowe już rozpoczynają jakieś prace. Ja pamiętam, że nawet na ostatnim chyba walnym, nie jestem pewien, ale to chyba było walne. Ja też uczulałem przedsiębiorców, że przed nami zasady sprzedaży drewna, ale za chwileczkę będziemy rozmawiać na temat warunków technicznych, które się bardzo boję. Bo już słyszałem, jakie są zakusy, jakie są kierunki.
No ale właśnie, będziemy rozmawiać. Tak? Będziemy rozmawiać. I myśmy wychodzili z założenia takiego, że kończymy kwestię związaną z zasadami sprzedaży drewna. Rusza portal, startujemy z tym sprzedażą, mamy 5 sekund oddechu i wracamy do rozmów z dyrekcją generalną na temat warunków technicznych. Takie były założenia, taki był przekaz, taka była narracja. Wydawało się to być bardzo oczywiste. Do momentu, kiedy nie ukazał się komunikat z dnia 3 października, jak dobrze pamiętam, podpisany przez dyrektora KOS-a. Ja powiem tak, po męsku mówiąc, ten komunikat to nie dość, że to taki permanentny cios poniżej pasa, to jeszcze w dodatku, gdy się komuś rękę podaje. Myśmy, że tak powiem, spadli ze stołków, jak to zobaczyliśmy. To było niewiarygodne, niezrozumiałe, takie déjà vu, powrót do przeszłości, czyli tak jak zawsze, nie? Że niby próbujemy gdzieś tam uprawiać dialog, a tu się pewne rzeczy dzieją. No ten komunikat mówi tak, że są zmiany takie i takie, one są od 1 stycznia, no będziemy konsultować je, tak? Ale one już znaczy, chodzą, no, są zmiany takie, będą od 1 stycznia, będziemy konsultować, to taka zmianka na koniec, troszeczkę z 3 gwizdkami. Mhm. A my w międzyczasie logujemy się na portalu leśno-drzewnym 2 dni później. Musimy się zalogować na portalu leśno-drzewnym, złożyć oświadczenia, zaakceptować regulamin, którego składową są warunki techniczne. Mhm. Kurczę, no to tak jak już tu wspominałem kiedyś, no to się wydaje tak, jakbyśmy robili najpierw wybory, a później kampanię wyborczą. To było zupełnie bez sensu, niezrozumiałe, nieadekwatne, niespójne. Nie będę się nad tym znęcał, bo już jesteśmy w innej rzeczywistości. Wystosowaliśmy, myślę, że takie dość jednoznaczne pismo, co myślimy na ten temat i jak się do tego odnosimy. I to nie tylko nasza organizacja, nie tylko Izba, ale również wszystkie pozostałe w takim no, bardzo jednoznacznym tonie. Wszyscy się wypowiedzieliśmy, że no, po prostu dzieją się rzeczy, na które w ogóle nie powinno być miejsca i przestrzeni. No i wydaje się, że to przyniosło zamierzony skutek, bezdyskusyjnie. Jestem dzisiaj już o niebo spokojniejszy, bo jestem po iluś tam rozmowach na ten temat i wszystko wskazuje na to, że może nie będę oceniał, co było tego powodem, bo to są tylko domysły, ale doszło do sytuacji, kiedy ukazał się komunikat, który nie powinien się był ukazać i jeżeli już to w zupełnie innej treści, jego narracja zupełnie odbiegała od zamierzeń. Albo było odwrotnie, a takie rozpoznanie bojem, a teraz zobaczymy, jaka będzie reakcja. Kto to wie? Może kiedyś się dowiemy, albo i nie. Jedno jest pewne, że 25 mamy spotkanie. Jesteśmy już zaproszeni na spotkanie przedstawiciele wszystkich organizacji branżowych z Polski. Będziemy na temat tych warunków technicznych rozmawiać. Tutaj też nie wiem, kiedy uda ci się emisja tego materiału. Zachęcam też Państwa, bo też jako Izba dzisiaj będziemy przesyłali do wszystkich naszych członków informacje z prośbą. Przedwczoraj, w dniu 16, jako pokłosie naszych wystąpień, ukazał się kolejny komunikat dyrektora FIAS-a, zastępcy dyrektora generalnego, w którym już mówi się jasno i wyraźnie o tym, że rozpoczął się proces konsultacji. Wskazuje się, co będzie przedmiotem i zaprasza się wszystkich do tych konsultacji. Ja tutaj, korzystając z okazji, zachęcam wszystkich Państwa do odwiedzenia strony portalu leśno-drzewnego. My jako Izba dzisiaj też do wszystkich naszych członków roześlemy tą informację z linkami i szczerze zachęcamy Państwa do tego, żebyście poświęcili te 5 minut na to, żeby odpalić ten link i wyrazić swoje stanowisko merytorycznie. Zachęcam niekoniecznie na zasadzie nie, bo nie, tylko tak uczciwie zasadniając, dlaczego dla mnie, jakiegoś przedsiębiorcy, taki czy inny zapis skutkuje dobrze albo źle. No, mhm. Zakładam, że w większości raczej jest to konsekwencja negatywna. No, mam nadzieję, że to była taka ogromna skucha. I warunki techniczne będziemy po prostu normalnie negocjować, będziemy konsultować. Jednym z takich głównych, podstawowych
założeń tych warunków technicznych to jest przygotowanie się i przejście do fotooptyki, do odbioru surowca przy użyciu już fotooptyki. To jest zrozumiałe. Idźmy do przodu, niech to się rozwija. To będzie też niosło za sobą swoje jakieś konsekwencje. No ale w ślad za tym musi dojść do redefinicji wszystkich innych pozostałych parametrów. Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby drewno stosowe nie miało nadwyżki 5 cm. Nadwyżki, która swoją drogą no nie jest jakimś bonusem dla przemysłu drzewnego, jak to często się słyszy. Ja już tak słyszałem, że wreszcie przez tyle lat dostawali te 5 cm do metra wysokości stosu. Nie, no przecież nic bardziej bzdurnego. To były konkretne badania, co prawda zamierzchłe, bo to sprzed kilkudziesięciu lat, ale wszystko to miało na celu zidentyfikować, ile ma być MP, żeby przedsiębiorca kupił uczciwy 1M3. Pamiętajmy, że tamte badania opierały się na pozyskaniu ręcznym, krzesaniu ręcznym i układaniu stosów ręcznym. Dzisiaj mamy pozyskanie mechaniczne, okrzesywanie mechaniczne, wcale nie lepsze, tylko po prostu gorsze. I jeszcze mamy układanie stosów mechanicznych. Te stosy są napstroszone, więc jeżeli dyrekcja będzie dążyła do tego, żeby z powodu tej fotooptyki zlikwidować nadmiary, uważam, że nie powinniśmy mieć nic przeciwko. Po prostu siadamy i rozmawiamy na temat konkretnych badań. I to nie na zasadzie negocjacji, przeciągania sznura. Trzeba to po prostu od nowa przebadać i wyliczyć, ile realnie te stosy zawierają M3 substancji drzewnych. I ja nie mam w ten czas nic przeciwko. Przecież ostatecznie nam chodzi tylko o to, żebyśmy kupili 28 M3 i żeby te 28 M3 do mnie na samochodzie przyjechało. Nic więcej. Mamy w tej chwili taką pętlę i wracamy do pakietu dla przemysłu drzewnego i ostatniego punktu, który w zasadzie był jedynym punktem, który ukierunkował pracę, że tą pracę powinien wykonać Ministerstwo Klimatu i Środowiska. I to jest rozporządzenie o definicji drewna energetycznego. Czym jest drewno energetyczne, czym nie jest. Tak z historii nie mamy tej definicji od 2016 roku. A była tylko przez chwilę. Była przez chwilę w ramach ustawy covidowej, która definicja była moim zdaniem bardzo absurdalna, ponieważ zawierała w sobie takie określenia, które też nie mają żadnych definicji, nie ma tak czegoś zdefiniowanego jak drewno tartaczne, kłody skrawane i tego typu pojęcia. No w tej chwili trwają prace nad nowym rozporządzeniem. One nawet już były konsultowane, ale no też było to rozporządzenie, no przykro to powiedzieć, ale było po prostu przygotowane na kolanie, pełne błędów. I w toku konsultacji ja czytałem wszystkie te elementy, które były opublikowane, czy te pisma, które były opublikowane, wskazujące dokładnie na te same pozycje, które myśmy widzieli. No i generalnie jakieś tam konsultacje były. I nagle pojawia się gdzieś w zaciszu kolejny projekt. Nie jest on opublikowany, tylko gdzieś tam się pojawia właściwie nawet nie wiem, jak się pojawia. No zgodnie z literą prawa. Zgodnie z literą prawa, ponieważ w majestacie prawa rozporządzenia podlegają tylko i wyłącznie jednorazowe konsultacje. Czyli minister właściwy definiuje projekt, który powstał w czerwcu. Chyba lepiej by jego treści nie komentować, bo było przykre. To było, tak jak mówisz, to było kompletnie napisane przez osoby, które nie miały żadnego realnego kontaktu z rzeczywistością przemysłu drzewnego i tym światem, który nas otacza. W ogóle same zapisy by powodowały, że w ogóle nie wiem, jak miałoby się to skończyć. To była jakaś taka permanentna abstrakcja. My jesteśmy do dzisiaj krytykowani, że wstrzymywaliśmy Larum i Rety, bo było tak tragicznie, no ale kurczę, no było tak tragicznie, no to było, to tak było. Ja ci powiem prywatnie, miałem ogromny problem, bo no, to spadło jak grom z nieba, w cudzysłowie, jak myśmy się zakulisowo dowiedzieli tej koncepcji tego drewna energetycznego. Ja rozmawiałem z przedsiębiorcami i jeden z przedsiębiorców do mnie powiedział, mówi: Piotr, ty to jesteś chyba już uczulony na ten resort, bo przecież to jest niemożliwe, żeby to było. Ja mówię, ale to się dzieje, naprawdę.
Ludzie mi nie wierzyli, jak ja im mówiłem o potencjalnym zagrożeniu, nie wierzyli mi, że to się dzieje naprawdę. Jeden z kolegów z pół żartem mnie posądził o jakąś taką stronniczość w tym zakresie i tak dalej. No musiałem mu przesłać dokument i mi w ten czas odpisał coś, czego nie będę cytował. Więc tak, resort ma prawo w toku rozporządzenia stworzyć jego pierwszą wersję, poddać konsultacjom, zebrać informacje zwrotnie i stworzyć wersję dokumentu. Ta wersja dokumentu już nie musi być poddana konsultacjom społecznym, ale później jeszcze jest konsultowany międzyresortowo, tak? Mhm. A w międzyczasie został też ten projekt skierowany do Departamentu Prawnego, co zresztą na piśmie potwierdził mi dyrektor Departamentu, pan Jakubowski. Później się znowuż okazało, że projekt rozporządzenia z 28, czyli tej drugiej wersji, której nie było, no bo się okazało, że jej nie było, bo to była ta wersja, w której z definicji drewna energetycznego zostały wykreślone trzciny z rębki. Tak. To później w przestrzeni medialnej resort w momencie, gdy miałem okazję kilkukrotnie, chyba dwukrotnie wspólnie komentować do tego samego medium to samo wydarzenie, resort mówił, że nie było w ogóle w przestrzeni, że taki dokument w ogóle nie istniał. Ja będąc w posiadaniu to przesyłałem i wskazywałem, że on jednak był, że jednak on niestety się ujawnił. Wydaje się, że dopiero w momencie, kiedy ktoś w resorcie wytłumaczył, ja myślę, że też komisja wspólna środowiska w połączeniu z gospodarki, na której była też osobiście obecna pani ministra Paulina Henrik-Kloska. Ja miałem okazję z nią osobiście też rozmawiać po komisji i wskazywałem na te mechanizmy, na te realia zagrożenia. Nie mam tej pewności, ale odnoszę wrażenie, że to też chyba nie wszyscy chyba do końca sobie zdawali sprawę z tego, jakie są tego konsekwencje, gdyby miało to wejść w życie. No to jest coś po prostu niebotycznego, bo nie potrafię sobie wyobrazić nawet z punktu widzenia takiego no, fundamentalnego działania sektora przemysłu drzewnego, jak mogłoby to skutkować. Tak? No, należy pamiętać, że po pierwsze my nie mamy żadnych takich dogłębnych badań, jaki udział w rynku biomasy tej wtórnej. Tak a propos definicji, to też by się przydała definicja biomasy wtórnej i pierwotnej i później drewna energetycznego i te trzy razem jakby sobie korelowały, to mogłoby tworzyć coś ciekawego, ale to już abstrahując. My nie mamy dzisiaj badań, żeby zidentyfikować dokładnie, jaki jest udział energetyki w rynku jako odbiorców naszych produktów ubocznych. Ja próbowałem sobie to tak na dużych cyfrach naprawdę bardzo oględnie, z dużą dozą tolerancji oszacować, że jest to dziś około 35-40%. Tyle procent udziału w rynku ma energetyka zawodowa, kupując nasze produkty uboczne, te, które wytwarzamy jako przemysł. Opieram to też na ostatniej prezentacji, którą energetyka zawodowa przedłożyła i tam wskazywała, że sumarycznie biomasy w totalu rocznie zużywa, jak dobrze pamiętam, 4,1 miliona ton, z czego niespełna 2 miliony to jest pochodzenia tartacznego, czyli ta biomasa wtórna. Ale też trzeba pamiętać, że ta biomasa pierwotna w lesie pozyskiwana, ta pozrębowe pozostałości, która jest skierowywana do spalania, ona też musi później sobie zawierać biomasę wtórną, bo to jest taką tajemnicą Poliszynela, że elektrociepłownie tak postawiły dość wysoko, wydaje się, warunki dla tej biomasy, która jest pozrębowa, czyli tej pierwotnej, że bez domieszania tam drewna w postaci zrębków, a często gęsto się to dzieje w postaci po prostu drewna, które okrągłego, które jest mielone. Ja u siebie mam to na miejscu, jako przykład to widziałem, gdzie surowiec drzewny okrągły, pełnowartościowy, 3-4 metrowe kłody, podane specyfikacje manipulacyjne, przerzucone na S2AP, bo z taką silną, na przykład tam, nie wiem, brunatnicą sienniczną, były mielone po prostu i domieszywane do tej biomasy. Często przedsiębiorcy mówią, no co ty, to jest niemożliwe, żeby przemysł energetyczny mielił drewno, bo to się po prostu nie spina ekonomicznie, to się nie uzasadnia. Tak, gdyby brać jeden do jednego, to nie jest zasadne, ale w momencie, kiedy mamy świadomość, że tą biomasę pierwotną muszą czymś domieszać, bo inaczej pewne kierunki, pewni odbiorcy
nie przyjmą jej ze względu na niską efektywność, to w ten czas to się po prostu opłaca, bo to dopiero w tym rachunku ciągnionym w całości bierze swój obraz. Więc my zakładamy, że mamy 35-40% taki udział w rynku. Proszę sobie wyobrazić, gdzie byśmy byli, gdyby nagle tego odbiorcy zabrakło. A nie trzeba nawet sobie wyobrażać, bo można sobie przypomnieć, bo to już było. My mieliśmy już takie czasy, kiedy prosiliśmy się, żeby odebrać od nas biomasę, żeby odebrać od nas trucinę, odebrać od nas rębkę. Ja to bardzo dokładnie pamiętam. Ja znam nawet konkretne przykłady zakładów, które z powodu zablokowania magazynów biomasy, czyli tych pól odkładczych, one się wypełniają bardzo szybko. Nikt z nas nie jest przygotowany na to, żeby gromadzić tą biomasę przez tydzień, dwa, trzy, cztery, miesiąc, półtora, dwa. Mhm. Te zakłady stają. No, to brzmi dziwnie, ale w większości przypadków te przestrzenie naszych firm są dość ograniczone. Jest jakaś określona pojemność, ile możemy tego zgromadzić i w pewnym momencie trzeba zatrzymać produkcję. Ja znam przykłady, kiedy ta produkcja była zatrzymywana z powodu tego, że nie było komu tego odebrać. No, mielibyśmy już do czynienia z sytuacją, kiedy byśmy nie sprzedawali truciny z rębki, tylko ją oddawali, prosząc, żeby została odebrana. W obecnej sytuacji, kiedy przemysł drzewny ma najgorszą sytuację z wszystkich branż przemysłowych w Polsce, kiedy wszystkie firmy z przemysłu drzewnego są w bardzo trudnej sytuacji, większość ma systematycznie straty albo szczęśliwcy są na zero. Jak jeszcze byśmy sobie teraz oddzielili przychody z tytułu sprzedaży truciny z rębki, proszę pamiętać, że średnio to jest od 10-15% przychodów miesięcznych. Biomasa, którą my produkujemy jako produkt uboczny. No to teraz nagle by się okazało, że nasze straty byłyby o ileś tam procent jeszcze większe. To by było nie do wytrzymania. Mhm. Nikt chyba sobie nie zdał z tego sprawy, już nie mówiąc o tym, że przecież skądś tą energię trzeba robić, że jakoś to trzeba wytwarzać. Dzisiaj wydaje się, że spór toczy się tylko i wyłącznie o kwestię OZE, o kwestię dopłat. Ten największe zagrożenie z truciną, z rębką odnoszę wrażenie, ale nie mam tego na piśmie. Więc trudno to powiedzieć. My prosiliśmy ministerstwo o spotkanie. Do dnia dzisiejszego nie dostaliśmy takiego zaproszenia. Nie wiem, może inni koledzy z firm, którzy są w bieżącym kontakcie i częściej, że tak powiem, współpracują, mają takie spotkania i konferują. My nic na ten temat nie wiemy. Z tego, co wiem, to temat trociny z rębki jest już zażegnany i on będzie uznawany, więc już nie będzie takiego problemu, jak był w poprzednich projektach, żebyśmy nawet sami swojej trociny z rębki nie mogli używać do suszenia drewna lub produkcji peletu. To była jakaś abstrakcja. Problem jest tylko i wyłącznie w kwestii paragrafu trzeciego tego rozporządzenia, w jego preambule. On w samym początku, ja sobie przypomnę, bo dziś nawet sobie zanotowałem, ma takie brzmienie: w przypadku surowca drzewnego, którego przemysłowe wykorzystanie jest ekonomicznie nieuzasadnione ze względu na jego obniżoną wartość techniczną i użytkową. Trzy kropek, etc. I w ten czas są podpunkty, ten słynny podpunkt paragrafu trzeci, gdzie jest wyszczególniona, tam już ta trucina z rębka, z tego co wiem, wylądowała z powrotem. Ale sam ten zapis powoduje, że w dalszym ciągu zostawia pewne drzwi otwarte, pewne wątpliwości. Jest bardzo niejasny, niejednoznaczny. Gdyby wszedł w życie, myśmy ostatnio w piśmie jednoznacznie wskazywali, że to nie może mieć miejsca i mam nadzieję, że znajdzie to uznanie ze strony resortu klimatu i środowiska. Gdyby wszedł w życie, no to będziemy mieli do czynienia z niezlicznymi, nie wiem, z pozwami, sądami, bo nie ma żadnej parametryzacji. No, ja jestem spokojny, bo z tego co wiem, tak zakulisowo, to ten zapis w tej treści, w tym brzmieniu, wydaje się, że chyba nawet też nie będzie w stanie przedrzeć się przez RCL, przez Rządowe Centrum Legislacji, bo tam jednoznacznie się wskazuje, że żeby móc parametryzować w ten sposób, to trzeba by było określić, w jaki sposób określić tą wartość surowca obniżoną, czy taką, czy inną. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, ale ten najgorszy, najczarniejszy scenariusz mamy za sobą, ale dalej wydaje się, że kosztem niezgody i punktem spornym będzie ten zapis. Jeżeli on zostanie zlikwidowany, a trzeba to oddać i przyznać, że po pierwszej konsultacji mnóstwo z naszych uwag, które my złożyliśmy jako Izba, jako inne organizacje, zostało wzięte pod uwagę, i to bez dwóch zdań, no to może faktycznie charakter tego rozporządzenia mógłby mieć znamiona takiego, na podstawie którego można by było czegoś oczekiwać, żeby to drewno okrągłe, bo przecież chodziło o drewno okrągłe, już taka o ironio, tak?
definicja drewna okrągłego skupiła swoją uwagę na trucinie na zręce. Nie wiem, co byłoby tak do końca, ale tak to się jakoś skończyło, że to drewno przestało być tam istotne i skupiamy się na tej trucinie zręce. To też nie jest przypadkowe. No, były pewne grupy, które bliżej gdzieś tam współpracując optowały za tym, żeby no, ten strumień surowca przekierować tylko do siebie. No nie można mieć tego za złe. Żałuję tylko, że ktoś, kto był u góry, powyżej, nie zrozumiał, nie zauważył i dał się w tą kabałę wciągnąć. To nie powinno być miejsca, no ale cóż, no ja już kiedyś żartowałem, że może będzie kiedyś taki czas, kiedy pani minister albo pan minister nam podziękują za tą definicję drewna energetycznego, bo gdyby ona faktycznie jakimś cudem została podpisana przez obydwa resorty, przeszłaby przez Rządowe Centrum Legislacji, uzyskałaby akceptację Ministerstwa Rozwoju i ujrzałaby światło dzienne, to by było coś, co by było niewyobrażalne. Także mam nadzieję, że o ironio uratowaliśmy troszeczkę resort klimatu i środowiska przed czymś, co mogłoby być zgubne w skutkach. No, cieszę się, że masz nadzieję na to, że pewne zmiany idą. Ja mówię, po obserwowaniu tych zmian przez wiele lat formalnych, prawnych, takich optymistycznych zdań bym nie wygłaszał. Często ludzie mówią na mnie, że jestem pełen nadziei. Ja nie wiem, czy w pewnym momencie już nie jest to takie pomieszanie nadziei z naiwnością, ale no tak zupełnie poważnie, Dominik, to jest takie wariactwo, to jest tyle walki, tyle trudu, tyle znoju. No jakbyś wyszedł z góry z założeniem, że to nie ma sensu, to byśmy tu dzisiaj nie rozmawiali, bo to nie miałoby sensu. Tak już zbliżając się do końca tej rozmowy, chociaż jest ciekawa bardzo, ale wiem, że się śpieszysz dalej. Ale mamy ciepłą herbatkę, więc jest okej. Chciałem cię spytać o ciebie, o twoją firmę. Jak w tym wszystkim się znajdujesz, bo jak patrzę na ilość spotkań, które często wyskakują po prostu bez uwzględnienia tego, że ktoś prowadzi jakiś biznes i po prostu, nie wiem, ministerstwo czy inny, no mówię, a to tam spotkamy się za dwa dni pojutrze, tak dostajemy informacje. Jak z tym sobie radzisz i jak wpłynęło to na twoją firmę, bo to ja sobie tego, mówiąc szczerze, mocno nie wyobrażam, jak można się tak rozdwoić. To było to pytanie z gatunku ciosów poniżej pasa. No. Szczerze? Nie wiem, jak sobie radzę. Prywata ogromna, no to jest ogromna zasługa ludzi, z którymi współpracuję, moich pracowników kochanych, bo bez tego zespołu ja bym dzisiaj nie był w stanie robić tego, co robię. Ja tam naprawdę jestem gościem. W związku z powyższym, jak wygląda sytuacja u mnie w firmie, mam nadzieję, że okej. Okay. I to nie jednej, bo sumarycznie tych firm są de facto trzy. Ale to wszystko jest właśnie w rękach ludzi i to im zawdzięczam to, że mam tą przestrzeń, że mogę się poświęcić. Myślę, że już tak zupełnie mówiąc szczerze, prywatnie, gdybym ten czas poświęcony na izbę i te pieniądze poświęcane na to wszystko, przeznaczał na Bahamy, Karaiby i tak dalej, to pewnie by się ludzie zbuntowali. Natomiast widząc to, co się dzieje, to, co robię, mam nadzieję, że jeszcze będą mieli odrobinę cierpliwości, by wytrwać jeszcze te dwa lata i dać mi tą przestrzeń. Ale jest to niebywało trudne i no, co mam powiedzieć, że bez kosztów bzdura. Na pewno byłoby inaczej, na pewno mogłoby być coś innego. Powiedziało się A, trzeba powiedzieć B. W tańcu nigdy nie wychodzę. Tego walca pociągnę do końca, to bezdyskusyjnie. Nie ma dwóch zdań. Ja nigdy tego nie kryłem i nie ukrywam, że nie miałem kompletnie świadomości skali tego obciążenia. I gdyby nawet było normalnie, to by było tego dość. Bo przecież poza tymi czynnikami zewnętrznymi, to nasze też zmiany i procesy odśrodkowe w izbie. A na to nakłada się Ministerstwo Klimatu i Środowiska, które aktywnie umila nam czas praktycznie tak co chwila. To jest coś, czego chyba w historii przemysłu drzewnego nigdy nie było i nasza izba, inne organizacje nigdy wcześniej nie było takiej intensyfikacji. To
praktycznie nie ma tygodnia bez jakiegoś wydarzenia, bez jakiegoś spotkania, czy to w Warszawie, czy gdziekolwiek. Jest tego stanowczo za dużo. Ja nie ukrywam, że to jest coś, co gdzieś zawsze gdzieś tam w sobie miałem i tak kolokwialnie mówiąc, to kręci. No, to ja byłbym hipokrytą, gdyby było inaczej. No, przecież dlaczego miałbym to robić? Ale skala jest nie do zniesienia. No, mówię to wprost, po prostu. Za dużo, za często. Życzę ci, żebyś zniósł to do końca. Do końca walca zawsze jeszcze może jedna uwaga. Funkcja prezydenta Izby jest funkcją społeczną. Nie dostajecie żadnego wynagrodzenia. No, to jest bardzo ciekawe pytanie. W większości przypadków jest tak, że ludzie tego nie rozumieją. Ja ci powiem tak. Kiedyś rozmawiałem z takim moim serdecznym kolegą. Też z branży. Dużo prywatnie rozmawiamy. I ja mu to wszystko tłumaczę. On tak się na mnie patrzy i mówi: Piotr, nie mów tego ludziom. Nikt ci nie uwierzy, nikt tego nie zrozumie. Uznają, że kręcisz. Tak, funkcja prezydenta Izby, jak również członkowie Rady Izby, to jest wszystko działanie pro bono, non profit. Ale nie tylko, bo wszystkie nasze aktywności pokrywamy z własnych prywatnych kosztów. Czyli nie dość, że nie mamy wynagrodzenia, to wszystkie hotele, wszystkie wyjazdy, samochód, jego zużycie, są grube pieniądze. To bez dwóch zdań nie ośmielę się ich używać, bo wiem, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że później moi pracownicy to obejrzą, a co najważniejsze też żona. Nie ma to sensu. Ale tak, to wygląda w ten sposób. Ma to swoje ogromne wady, bo jest to ogromne obciążenie. Ale ma to też swoje zalety ogromne. Daje to niezależność, daje to poczucie takiej prawdziwości w tych celach, w tych działaniach. Znowuż jest to samo. Po prostu gdyby ta skala nie była tak intensywna, coś, co nigdy wcześniej nie miało miejsca,